Jest dopiero 10 rano, a ja już czuję, że nie zdążę ze wszystkim, co sobie na dzisiaj zaplanowałam. Takie są kolejki, żeby wejść na śniadanie w sobotę rano w Melbourne. No dobrze, więc pora już zapowiedzieć. Wyjeżdżam do Polski. Jest dopiero 10 rano, a ja już czuję, że nie zdążę ze wszystkim, co sobie na dzisiaj zaplanowałam. Teraz idę do palarni kawy, to znaczy w sumie idę do kawiarni, ale oni również wypalają swoją własną kawę. To jest dosyć blisko centrum i oni wypalają naprawdę dobrą kawę, a jak wiecie, Melbourne jest światową stolicą kawy, także zawsze z Melbourne warto przywieźć komuś kawę. Miejscówka się znajduje koło mojego wydziału z University of Melbourne. To jest wydział biznesu, ten budynek się nazywał Spots, czyli kropki, bo jest cały w kropki. Godzina 10 to jest czas, kiedy wszyscy zaczynają w Melbourne brunch, także praktycznie do każdego miejsca, do którego się pójdzie, są kolejki. Jak widzicie, tutaj jest cała kolejka ludzi, żeby sobie usiąść w kawiarni. Obstawiam, że jakieś 45 minut. Całe szczęście ja dzisiaj nie będę tutaj się stołowała, nie będę tutaj jadła, piła kawę, bo przyszłam kupić kawę, po prostu przyszłam kupić paloną kawę. Sześć kultowych kawiarni w Melbourne, jak właśnie na przykład Seven Seas, ma swój własny merchandise. A jak widzicie, można sobie kupić bluzy, torby, kawę, wszystko można sobie kupić, ponieważ no właśnie, to są takie dla kawoszy, dla ludzi, którzy siedzą w świecie kawy. To są takie miejsca bardzo kultowe, także Seven Seas, moja mama ma dobry gust. Na każdej kawie jest podana data, kiedy została wypalona, także tutaj jest bardzo świeża. Tak jak mówię, to jest raj dla osób, które się znają na kawie, które piją kawę, które są smakoszami kawy, kawoszami. Gonciarz pewnie by się tutaj mega podjarał takim sklepem z kawą. Miałam nadzieję, że pokażę wam, jak wygląda wypalanie kawy, jak wygląda ten proces. Niestety okazało się, że to pomieszczenie, w którym wypalano kawę, zostało zamienione na dodatkowe miejsce do siedzenia, a kawę wypalają w jakiejś innej miejscówce, także niestety. Ale pokazałam wam, jak wygląda taka typowa kawiarnia w Melbourne, taki przerobiony warehouse stary. I tak to wygląda. Uświadomiłam sobie, że ten vlog ma już ponad rok, a ja nigdy w życiu nie wzięłam was na Queen Victoria Market, który jest jedną z największych atrakcji turystycznych w Melbourne. No właśnie, tylko że jest sobota, będzie taki tłok, że zobaczymy, czy uda mi się cokolwiek nagrać, ale mam nadzieję, że coś wam się uda zobaczyć. Ciekawą rzeczą jest to, że jeżeli ktoś chce w Melbourne występować publicznie, właśnie grać na ulicy, to trzeba mieć na to pozwolenie od Urzędu Miasta. Także ci wszyscy uliczni grajkowie, oni wszyscy są certyfikowani przez Urząd Miasta Melbourne, żeby mogli sobie tutaj występować. Zobaczcie, jakie słodziaczki, mini bakłażanki. Mimo wszystko mnóstwo rzeczy niby organicznych cały czas jest pakowanych w plastik. Cały ten targ się dzieli na dwie części. Jest właśnie ta część organiczna ze wszystkimi organicznymi jakimiś warzywami, owocami. Jest jeszcze druga część chińska, gdzie właśnie sprzedają Chińczycy, wszystko jest przynajmniej o połowę taniej. I również na części chińskiej jest część z pamiątkami, właśnie wszelkie jakieś pamiątki australijskie, jeżeli chcielibyście kupić w Melbourne. To lepiej przyjść tutaj na Victoria Market niż kupować w tych sklepach dla turystów, ponieważ tam są ceny zabójcze. A tutaj właśnie w chińskiej części marketu są dosyć spoko ceny, także warto się tutaj wybrać. Taki odpowiednik stadionu dziesięciolecia, bez stadionu trochę. Jest wszystko, bumerangi, koszulki, opakowania na telefon, torby, skóry z kangura, wszystko co chcecie. Jakby ktoś się na dropa w Supreme nie załapał, to można sobie na Queen Victoria Market kupić. No właśnie, mówiłam wam wcześniej o kolejkach do restauracji i do kawiarni, także jak widzicie, są takie są kolejki, żeby wejść na śniadanie w sobotę rano w Melbourne. Kolejna jest tutaj.
też przynajmniej jest pół godziny do godziny stania. No dobrze, pora to powiedzieć, wyjeżdżam do Polski. Nie na stałe, jadę tam na wakacje, jadę na prawie miesiąc, ale dzisiaj i jutro są moje dwa ostatnie dni w Melbourne, są moje dwa ostatnie wolne dni w Australii. Później przez cały tydzień pracuję i praktycznie w piątek idę z walizką do pracy, idę z moją wielką walizką z plecakiem do biura. I po pracy w piątek o godzinie 5 jadę na lotnisko, także jak wy będziecie oglądali ten odcinek, dokładnie, jak właśnie będziecie oglądali ten odcinek, to ja pewnie już będę gdzieś nad Australią. W Polsce będę głównie w Krakowie, w Warszawie. Będę też na konferencji Sea Bloggers w Łodzi. Jeszcze nie wiem, na które dni pojadę, czy pojadę na całość, czy pojadę na któreś wybrane dni, ale to jest chyba między 7 a 9, albo tak, między 7 a 9 czerwca. W ogóle, jeżeli mnie gdziekolwiek zobaczycie, obojętne w Krakowie, w Warszawie, w Łodzi, będzie mi bardzo miło, jak przyjdziecie się przywitać, przybijecie mi piątki, ponieważ no, odkąd założyłam kanał, to jeszcze w Polsce nie byłam, w ogóle w Polsce nie byłam od półtora roku, także jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało, co się w Polsce zmieniło. Mam nadzieję, że będą jakieś odcinki z Polski, to znaczy mam kilka pomysłów na odcinki właśnie z Polski, ale nie trzymajcie mnie tutaj za słowo, ponieważ ja do Polski jadę odpocząć, jadę się zobaczyć z moją rodziną, jadę zobaczyć przyjaciół, także to jest dla mnie priorytet, to jest dla mnie najważniejsze i będę właśnie temu poświęcała najwięcej czasu. Jeżeli znajdę chwilę, jeżeli będę miała trochę wolnego, to postaram się coś dla was nagrać, postaram się zmontować i wrzucić, ale tak jak mówię, nie trzymajcie mnie za słowo, że przez następne 3 tygodnie, czy przez następny miesiąc odcinki będą się pojawiały z taką regularnością, to znaczy mam nadzieję, ale wam tego nie obiecuję. W ogóle patrzcie, co sobie zamówiłam. Czad, nie? To jest czekolada na gorąco, a to jest wata cukrowa. Więc okej, nie da się jej ugryźć. Uwielbiam watę cukrową. No właśnie, jak wiecie, ja kawy nie piję, także wzięłam sobie czekoladę na gorąco, ponieważ jest dosyć chłodno. A ta kawiarnia jest znana właśnie z czekolady na gorąco z watą cukrową i ona jest przepyszna. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja za każdym razem, jak wyjeżdżam na jakiekolwiek wakacje, ja się tym absolutnie nie ekscytuję. W ogóle do mnie to nie dociera. Także ja te bilety do Polski zabukowałam już co, chyba tak ze 2-3 miesiące temu. I od tego czasu tak trochę o tym zapomniałam, tak wiecie, po prostu zero jakiejkolwiek reakcji. Tak naprawdę ja dopiero z tego wyjazdu będę się cieszyła, kiedy będę w piątek siedziała w samolocie, kiedy moje bagaże już, mam nadzieję, będą w całości w samolocie i kiedy będę w powietrzu, dopiero wtedy do mnie dotrze cała ta sytuacja, do mnie dotrze to, że jadę na wakacje, że jadę do Polski i dopiero wtedy tak naprawdę zacznę się tym ekscytować. Póki co jeszcze klimatu nie czuję, ale teraz właśnie sobota, niedziela, muszę załatwić wszystkie sprawy. Muszę zrobić zakupy, muszę kupić jakieś prezenty dla rodziny, dla znajomych, jeszcze w ogóle pozałatwiać rzeczy, na które nigdy nie miałam czasu. Także wiecie, macie takie rzeczy, które mówicie, a kiedyś to zrobię, a teraz w sumie muszę to zrobić przed wyjazdem, także biegania mam co niemiara, właśnie sobota, niedziela będą mega, mega zajęte. No i co, będę się musiała zacząć pakować, bo ja nienawidzę się pakować, po prostu nienawidzę się pakować. Ja, jeżeli mam się gdziekolwiek spakować, nawet jeżeli to jest, nie wiem, dwudniowy wyjazd, to ja będę leżała na dywanie przez 3 godziny i mówiła, jak ja się bardzo nie chcę pakować i będę robiła wszystko, żeby się nie spakować, a później się pół godziny zapakuję na 3-tygodniowe wakacje, ale ja się nienawidzę pakować, po prostu nienawidzę. Rozpakowywanie jeszcze spoko, ale też w moim przypadku walizka zawsze leży przynajmniej ze 2 tygodnie taka nierozpakowana, taka rozchełstana. Także no, takie mam przygody z moimi bagażami. W ogóle dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć filmik o tym, jak wygląda lot z Polski do Australii, czy chcielibyście wiedzieć, ile taki lot trwa, jak to wygląda, jak wyglądają przesiadki, jak się do tego przygotować, bo myślę, że to może być dosyć ciekawe, jest to niezłe przeżycie. Mój lot to jest jeden z krótszych lotów, to jest lot, który będzie 24 godziny, tak? Ten lot będzie trwał 24 godziny, także jest to niezła przeprawa, jest to niezła przygoda. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to po prostu napiszcie w komentarzach. A ja się z wami teraz żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapka w górę, pamiętajcie o komentarzach.
Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to pamiętajcie o wciśnięciu przycisku subskrypcji i o włączeniu dzwoneczka. Widzimy się już w Polsce. Do zobaczenia.